Dzień dobry. Widzę, że dołączają do nas wciąż kolejne osoby, więc jeszcze chwilę być może poczekamy tutaj w milczeniu, aż wszyscy do nas dołączą, którzy wciąż jeszcze się pojawiają tutaj. Także dosłownie jeszcze chwila i będziemy zaczynać, bo wiemy, że minuta w rzeczywistości online jest jak kwadrans na prawdziwym spotkaniu, więc za chwilę. Już za moment będziemy zaczynać. Obiecałam, że minuta, więc zaczynamy. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Pewnie jakieś pojedyncze osoby będą do nas jeszcze dołączać, ale nie będziemy już dłużej czekać. Mi jest bardzo miło Państwa wszystkich przywitać na tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się w takim gronie tutaj spotkać. Pretekstem do tego spotkania jest raport, który jako Centrum Cyfrowe, które mam przyjemność tutaj reprezentować, jako jego współdyrektorka, opublikowaliśmy poświęcony doświadczeniu instytucji kultury w okresie pandemii. I ja za moment powiem trochę więcej o tym, jak to spotkanie będzie przebiegać, ale przede wszystkim chciałam powiedzieć parę słów o takich sprawach organizacyjnych. Więc po pierwsze, to spotkanie jest nagrywane i jest streamowane. I jest to spotkanie w tym formacie zoomowym meeting, to znaczy jakby nie ma tutaj takiego ścisłego podziału systemowego na prelegentów i uczestników. Natomiast prosimy Państwa, którzy są uczestnikami tego spotkania, żeby swoje pytania, komentarze, refleksje wpisywali w czacie, ponieważ jest nas dosyć dużo i nie będziemy mieli możliwości takiej żywej wymiany z wizją i fonią ze wszystkimi z Państwa. Więc prosimy Państwa uczestniczących w spotkaniu o zadawanie pytań i komentowanie na czacie. Będziemy na te pytania zwracać uwagę, poświęcimy na nie też chwilę pod koniec spotkania. A plan tego spotkania jest taki, że zanim przejdziemy do tej części takiej dyskusyjnej, ja poproszę moją koleżankę z Centrum Cyfrowego, Natalię Ceterę, która koordynowała to badanie z ramienia Centrum Cyfrowego, o opowiedzenie kilku słów o tym, jaki był kontekst powstania tego raportu i skąd on się wziął i jak to przebiegało. Później poproszę o kilka słów jedną z dwóch badaczek, jedną z trzech badaczek, które prowadziły dla nas to badanie, Annę Buchner, a później już przejdziemy do dyskusji z naszymi gośćmi, z Olgą Wysocką, reprezentującą Zachętę Narodową Galerię Sztuki, wicedyrektor Zachęty, Aleksandrą Szymańską, dyrektorką Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i Rafałem Wiśniewskim, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury, które jest również partnerem tego raportu i bez którego w ogóle tego badania by nie było, ponieważ to właśnie projekt, który realizowaliśmy w ramach dofinansowania NCK, był jakby pierwszym impulsem do realizacji badania i wyniki, które prezentujemy w tym raporcie, one w części pochodzą właśnie z części ewaluacyjnej naszego projektu, który NCK dofinansowało. Więc tak będzie przebiegało to spotkanie. Ja później włączę też do rozmowy ponownie Natalię i Anię i będziemy monitorować pytania Państwa uczestniczących w spotkaniu na czacie i wychwytywać je też do tego, żeby mieć możliwość zadania ich naszym gościom dzisiaj. A ja już teraz nie przedłużając, jeszcze raz bardzo się cieszę w imieniu Centrum Cyfrowego, że wszyscy Państwo są z nami. Bardzo się cieszę, że nasi dyskutanci, prelegenci, prelegentki przyjęły to zaproszenie i oddaję głos Natalii Ceterze, która opowie o samym badaniu i raporcie, bo domyślam się, że pewnie część Państwa jeszcze nie miała okazji go przeczytać. Dzięki, Ola. Ja pozwolę sobie wyświetlić w tle prezentację bardzo krótką z naszym raportem, a tak naprawdę z najważniejszymi wnioskami z tego raportu w trakcie opowiadania o tym, co nas skłoniło do jego przeprowadzenia.
I tak naprawdę, tak jak Ola już wspomniała, tym impulsem był cykl webinariów, który prowadziliśmy w ramach projektu Kultura w sieci, finansowanego właśnie przez Narodowe Centrum Kultury. I były to webinaria, które prowadziliśmy pod koniec zeszłego roku dla pracowników instytucji kultury o tym, jak prowadzić projekty IT w instytucjach kultury, w ogóle w sektorze kultury. To były takie zagadnienia, które dotykały bardzo ogólnych kwestii prowadzenia, jakby przygotowania logistycznego projektów IT, wątków prawnych, wątków dostępności, ale bardzo szybko okazało się, że problemy, z którymi wracali do nas uczestnicy tych webinariów, dotykały bardzo szczegółowych problemów w ogóle pracy zdalnej, pracy online, prowadzenia i przygotowywania projektów online w sektorze kultury. I to właśnie był taki pierwszy moment, w którym badając i ewaluując ten projekt i rozmawiając z uczestnikami tego projektu, postanowiłyśmy rozszerzyć to badanie na innych, jakby na pozostałych uczestników sektora kultury, na pozostałych pracowników sektora kultury, żeby zbadać i sprawdzić, czy te problemy są uniwersalne, to znaczy, czy one faktycznie dotykają tylko wybrane instytucje, czy może są wspólne dla całego sektora. Bardzo przepraszam. Właśnie wtedy przeprowadziliśmy drugą serię naszych badań, już badania fokusowe na wybranej grupie pracowników kultury, które łącznie stanowiły asumpt do tego, żeby ten raport dla Państwa przygotować, ale dla nas też on było tyle ważne, że jako pracownia otwierania kultury pracujemy na co dzień z instytucjami kultury, które w różnym stopniu przygotowują się do tej transformacji cyfrowej. I jest to dla nas kluczowe o tyle i wydaje mi się, że właśnie nie tylko dla nas, ale dla całego sektora, żeby móc sprawnie zdefiniować wszystkie problemy, które dotykają pracowników instytucji kultury i instytucje w ogóle w tym czasie pandemii. To znaczy w tej chwili mierzymy się z różnymi problemami od organizacyjnych po technologiczne i to jest ten kluczowy moment, w którym możemy sobie zdefiniować te problemy tak, żeby móc na nie zareagować wspólnie i znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli systemowo zadziałać w całej tej transformacji. I właśnie w związku z tym, że nam zależy na wsparciu tego sektora kultury w procesie transformacji, zwłaszcza w pandemii, przygotowaliśmy ten raport ze wstępnymi wnioskami, które stanowią w zasadzie takie wejście w ten temat problemów i zagadnień związanych z pracą zdalną w instytucjach kultury. Także liczymy, że ten raport jest tak naprawdę początkiem szerszej dyskusji i początkiem w ogóle wprowadzania zmian w całym systemie. Także to w zasadzie tyle z mojej strony, jeśli chodzi o genezę jego powstania i do tych wątków, które i wniosków, które przedstawiamy w raporcie, dojdziemy w dalszej części naszego spotkania. Dziękuję Ci bardzo, Natalia. Dodam też przy okazji, że jak pewnie Państwo wiedzą, badań w ogóle pojawiło się dosyć sporo dotyczących tego, jak kultura radzi sobie w tym trudnym czasie globalnej pandemii COVID-19. My za chwilkę na czacie wrzucimy linki do niektórych z nich. Bardzo dużo w obszarze teatru i sztuk performatywnych, ogromną pracę badawczą wykonał Instytut Teatralny Warszawski. Bardzo dużo też się pojawiło różnego rodzaju analiz dotyczących różnych jakby sektorowych takich analiz. Międzynarodowe badania ICOM-u czy NEMO, takiej sieci europejskich muzeów, również jakby skupiło się na muzeach. To, że my mówimy o całej kulturze w tym raporcie, jakby jest pewnym, to jest dosyć ogólne, natomiast niewątpliwie my się
ze szczególną uwagą kierowaliśmy ku instytucjom takim jak muzea, galerie, biblioteki, archiwa, domy kultury, czyli tego rodzaju instytucjom, mając też świadomość, wiedząc o tej pracy, którą wykonywał na bieżąco właśnie Instytut Teatralny, który patrzył na jeszcze inny kawałek tego sektora kultury. A teraz chciałabym poprosić Annę Buchner o powiedzenie kilku zdań o samym badaniu i może o tym, co dla Ciebie w tym procesie było najciekawsze lub najważniejsze, albo było jakimś zaskoczeniem. Ania reprezentuje tutaj jakby szerszą ekipę badaczek, które pracowały nad tym raportem, więc zarówno w Twoim, Aniu, jak i w imieniu pozostałych współautorek badania. Dzień dobry, bardzo mi miło. Na samym wstępie chciałam powiedzieć, że z takiego badawczego punktu widzenia to, co udało nam się zrobić, miało charakter eksploracyjny. To znaczy, to było naprawdę malutkie badanie, w związku z tym tutaj nie można mówić o żadnych generalizacjach, tylko raczej naszą ideą było to, żeby wychwycić wątki, które się pojawiają i je nagłośnić, żeby wydarzyło się właśnie to, co Państwo za chwilę będą robić. Dyskutować na temat tych problemów, które się pojawiają, tych wyników, które są jakimiś bardziej znakami zapytania i pokazują jakieś sytuacje, które może nie do końca zawsze powinny wyglądać właśnie tak. A z mojej perspektywy badawczej, to co właściwie było dla mnie najbardziej uderzające, to że w trakcie fokusów, łącznie odbyły się 3 takie fokusy, uczestniczyło w nich 13 osób, była ogromna potrzeba wymiany myśli i spostrzeżeń na ten temat. I mam nawet takie wrażenie, że była ona szczególnie silna, jeżeli chodzi o to, jak instytucje kultury poradziły sobie z organizacją pracy zdalnej. Że ten temat odbiorców online mimo wszystko jest jakby chyba częściej też po prostu poruszany, a to, w jaki sposób poradziły sobie instytucje, jak są zorganizowane działy, tam było bardzo dużo takich sytuacji empatyzowania, że na przykład ktoś opowiadał o jakimś problemie i inne osoby podchwytywały ten temat i mówiły o tym, jak one na to patrzą, że miały podobnie, jak sobie z jakimś problemem poradziły, albo po prostu trochę było takiego wzajemnego też czasami współczucia, albo dzielenia się jakimiś sprawdzonymi patentami. I to, co mnie też bardzo mocno uderzyło, że tutaj ogromną rolę odgrywał przypadek i tak zwany czynnik ludzki. To znaczy to, w jakim stopniu instytucja sobie poradziła z tym, żeby wejść w pracę zdalną, zależało od tego, w jakiej sytuacji pandemia ją zastała. Czyli po pierwsze jakby wiedzy na temat odbiorców, to się okazuje kluczowe w momencie, w którym wiadomo, jacy są odbiorcy, wiadomo, w jaki sposób próbować kierować do nich działania online'owe, wiadomo, którzy mogą to podchwycić, kto może czegoś potrzebować i takich działań było bardzo dużo, że one były w odpowiedzi na jakąś konkretną rozpoznaną potrzebę, ale też wiele osób mówiło, że zdało sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wielu rzeczy o odbiorcach nie wie i o potrzebach. Kolejna rzecz to przygotowanie sprzętowe. Czasami ze względu to przede wszystkim tutaj na wchodzenie do instytucji pakietu Microsoft i Teamsów, były instytucje, które szczęśliwym zrządzeniem losu były przed pandemią świeżo co przeszkolone i posiadały takie narzędzie do pracy zdalnej. Jak wiadomo, to są szkolenia, które najlepiej odbywać nie tylko zdalnie, ale też stacjonarnie. I to sprawiło, że były gotowe w jakiś sposób na tą sytuację. Tak samo ze sprzętem. Były instytucje, które dysponowały sprzętem, które mogły wydać pracownikom do pracy zdalnej w domu, a były takie, które zupełnie tego nie miały. To jest tak kolejna okoliczność, która ogromnie wpływa na tą sytuację. Ja nie chcę jakby tego komentować, dlaczego w niektórych było tak, dla których niektórych nie wiadomo, że na końcu chodzi o pieniądze. Ale jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się niebywale ważna, czynnik ludzki.
bardzo często to, jak sprawnie poszła praca, zależało od tego, kto był przedstawicielem działu IT w instytucji, czy była to osoba, która nagle miała ochotę, chęć i takie poczucie, że to jest jej rola, wziąć na siebie problemy wielu osób, wspomóc je, wesprzeć, wymyślić, jak przełożyć to, co powinno się dziać normalnie w tym momencie roku, może się wydarzyć zdalnie, a były takie osoby, które były tutaj hamulcowym, niestety, i stwarzały tylko problemy i mówiły, że jakieś rzeczy się nie, w tym momencie nie mogą wydarzyć. I tak samo pod względem kierownictwa były osoby, które miały poczucie i mówiły o tym wprost, że właśnie wydarzył się ten moment, który gdyby nie pandemia, by się nie wydarzył, że to jest też ważne, że takie silne poczucie, że to możliwość przeniesienia pracy do domu, iż nadzieja w tej chwili na pracę hybrydową już po pandemii, gdyby nie pandemia, to by się nie wydarzyło. Tym niemniej tu też nie zawsze wygląda to tak samo. Niektórzy przeszli bardziej w zadaniowy tryb, a niektórzy musieli się logować, rozliczać co do dokładnie godzin, i to też wpływa bardzo na motywację do pracy i nastawienie. Ja nie chcę przedłużać i myślę, że tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że to się udało, że ten raport zgromadził Państwa tutaj, że odbędzie się dyskusja, i myślę, że jakby z mojej perspektywy najważniejsze przesłanie jest takie, że to jest temat, o którym warto rozmawiać. Ola powiedziała o tych raportach Instytutu Teatralnego, ja akurat tam w dwóch projektach brałam udział i mam absolutnie, jakby to górnolotnie nie brzmiało, pełne przekonanie, że to jest na tyle ważne historycznie wydarzenie, że nawet z tego względu po prostu warto je badać, warto na ten temat rozmawiać i warto próbować wyciągać wnioski i coś zmieniać, oby na lepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I również zgadzam się z tym, i też takie jest nasze zamierzenie, żeby ten raport stał się raczej przyczynkiem do dyskusji i prawdopodobnie też dalszych badań, które niewątpliwie, tak jak Ania zresztą powiedziała, to nie było rozległe badanie, ono ma charakter eksploracyjny, więc my jakby tym gestem, tym raportem chcemy rozpocząć rozmowę i zachęcić też inne instytucje do jakby do gromadzenia tej wiedzy, dzielenia się nią i dyskutowania o tej sytuacji. I taki jest cel tej rozmowy, na którą zaprosiliśmy tutaj Państwa dzisiaj. I już teraz chciałabym jakby oddać głos i zacznę kierować pytania do pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego, do Aleksandry Szymańskiej, dyrektorki IKM-u, i Olgi Wysockiej, zastępczyni dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. I pozwolę sobie zacząć od takich pytań skierowanych do obu pań, które reprezentują instytucje, jednocześnie później zaraz kierując je też do pana dyrektora, który nie tylko jakby z racji swojej funkcji, ale też doświadczenia akademickiego i badawczego na pewno ma ciekawe refleksje na ten temat, ale najpierw chciałabym trochę zajrzeć do wnętrza tych instytucji, żeby się od tego odbić i poprosić ciebie, Olu i Olga, o takie pytanie, jaki jest wasz jako osób kierujących instytucjami bilans tego roku, i też bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami jako reprezentantki instytucji o różnej skali, różnym poziomie, różnym, jakby macie różne bardzo profile, i też wasz zespół w Zachęcie jest duży, w IKM-ie mniejszy, więc może zaczniemy w związku z tym od Aleksandry Szymańskiej. Jaki jest bilans tego roku z perspektywy IKM-u? Dzień dobry. Po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do tej rozmowy. Wydaje mi się, i tak w takiej dosłownie krótkiej wymianie zdań, którą miałyśmy z Olgą przed 15, że okej, bardzo różnimy się skalą instytucji, ale myślę, że paradoksalnie te nasze problemy albo to, w jaki sposób wykorzystaliśmy działania online'owe, wcale aż tak bardzo się nie różnią. I jak rozmawiamy o wyzwaniach, to wiele z tych wyzwań może być bardzo zbliżonych. Dla mnie bardzo ważne w tym raporcie i też w funkcjonowaniu naszej instytucji jest rozdzielenie tych dwóch sfer. Z jednej strony pracy zdalnej,
pracy zdalnej i wszystkiego, co się z tym wiąże, czyli całej kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, tego, jak myśmy sobie poradzili z tym, że nagle znaleźliśmy się w domach, a zupełnie czym innym jest to, jak my sobie poradziliśmy z tym, żeby nasza oferta była widoczna dla widzów i docierała do nowych publiczności, jak sobie dzisiaj umiemy radzić z tymi publicznościami, czasami mniejszymi, czasami większymi. I wydaje mi się, że odpowiadając na tą pierwszą część, jeśli chodzi o moją instytucję, my też jesteśmy jednym z tych przykładów, o których tutaj wspomniała pani Ania we wstępie, czyli tych, które chwilę wcześniej, przed marcem ubiegłego roku, już funkcjonowaliśmy w tym środowisku Microsoftu, korzystaliśmy rzeczywiście z Microsoftu, aczkolwiek głównie z programów mailowych i tutaj nie ukrywam, że myślę, że pewnie nie tylko naszej instytucji pomogło w tym RODO, bo to nasze przeniesienie się było spowodowane głównie kwestiami używania wspólnych platform do dokumentów i kwestią bezpieczeństwa, ale faktycznie to nam pomogło bardzo szybko przestawić się na wykorzystywanie też innych narzędzi związanych z tą platformą, choć jakby zupełnie tu nie chcę mówić o wyższości, nie wiem, Google nad Microsoftem i na odwrót, to myślę, że to nie ma znaczenia, te narzędzia są tak naprawdę te same, natomiast pytanie, z których korzystaliśmy, a z których korzystamy. Myśmy korzystali z komunikacji mailowej przede wszystkim, natomiast dzisiaj korzystamy z całego pakietu i zarówno jeśli chodzi o komunikację, ale też właśnie coraz bardziej i gdzieś idziemy w stronę wykorzystywania też tych narzędzi do zarządzania projektami, chociaż tu jeszcze raczkujemy, u mnie jest wiele podzespołów, niektóre we wewnętrznej pracy już z nich korzystało, w tej chwili dopiero będziemy wdrażać takie działanie dla całej instytucji uwspólnienia i wykorzystywania wspólnych narzędzi. I no, tyle jeśli chodzi o tą wewnętrzną, z jednej strony sobie poradziliśmy, ale mam nadzieję, że w tej rozmowie będzie też dużo, będzie przestrzeń na porozmawianie o tym wszystkim, co jest trudnością w pracy zdalnej, co jest jednak wyzwaniami, co nie działa tak dobrze. Nawet czytając raport, oczywiście 62% osób potwierdziło, jak łatwo i jak chętnie przeszło na pracę zdalną, ale jednak to pozostawia 38% osób, które aż tak szczęśliwe nie są albo mówią wprost, że sobie tego nie wyobrażają. To jest z jednej strony systemowe, bo zależy o jakich stanowiskach mówimy, to jest czasem indywidualne, bo nie każdy ma takie same warunki do pracy w domu. To jest pewnie psychologiczne, bo nie każdy jest gotowy pracować w takim, a nie innym trybie, kiedy jednak jest wyizolowany i tylko komunikuje się dzięki komunikatorom. Mamy przykład w zespole osoby, która dołączyła do nas w marcu ubiegłego roku. Też no, i zupełnie inaczej wchodzi się w zespół, kiedy się go nigdy w całości nie widziało na żywo. Zupełnie inaczej, jeżeli jednak jakiś czas myśmy wszyscy mieli możliwość funkcjonowania w takim mniej formalnym układzie. Natomiast no, zupełnie inną rzeczą jest ta kwestia wykorzystywania różnych formatów i poszukiwań różnych formatów dla działań, które realizujemy. No i tu mogę powiedzieć, że my tu mamy bardzo wyraźny podział. Z jednej strony w tej części, w której zajmujemy się działaniami kierowanymi do mieszkańców, pracą w mieście, gdzie miasto jest naszą główną przestrzenią funkcjonowania, to my właściwie no, nie możemy tej pracy realizować. Szukamy jakichś zamienników, szukamy sposobów pojawiania się, szukamy naszej publiczności, którą raczej znaliśmy z przestrzeni miejskiej, z dzielnic, a nie z internetu, ale to jest bardzo trudne i tutaj czasem sobie poradziliśmy, czasem nie. Natomiast ponieważ drugą taką naszą ważną częścią działań są działania badawcze i działania edukacyjne, to tu z kolei to przejście było o wiele łatwiejsze i wydaje mi się, że te nasze doświadczenia wykorzystywania formatów webinarowych, szkoleniowych, konferencyjnych, no to tu tylko jedyną kwestią, o którą w tej chwili się walczy, to o podnoszenie jakości, o to, żebyśmy robili to no, coraz lepiej, ale tu to przejście jest bardzo łatwe. Także na początek chyba tyle. Dziękuję bardzo i myślę, że też bardzo ważne jest to, co tutaj już padło i też widzę, że na czacie zostało skomentowane, że faktycznie to wyzwanie pracy online czy pracy zdalnej jest gigantyczne i też widzę, że na czacie ktoś napisał, że praca w pewnym sensie przyszła do naszych domów, ale też w tych domach oczywiście my nie jesteśmy tylko w tych rolach pracownika instytucji, jesteśmy również rodzicami bardzo często, czy opiekunami innych osób, które również w tym samym czasie przeniosły się do domu ze wszystkimi możliwymi aktywnościami. Myślę, że to jest obciążenie i wyzwanie, które jakby, o którym nie należy zapominać, więc... Szkoła i przedszkola przyszły do naszych domów. Dokładnie, praca, szkoła, przedszkole i wszystkie inne rzeczy znalazły się w tej samej przestrzeni. Olga, a jak to było w Zachęcie? Jaki jest twój bilans tego roku? Bilans zysków i strat. Ja chciałabym opowiedzieć, po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję
panie dyrektorze NCEK, za podjęcie i współpracę przy rozwijaniu badań, bo uważam, że jest to jedna z najcenniejszych rzeczy, którą możemy teraz wszyscy zrobić dla lepszej pozyskania wiedzy i lepszego myślenia o przyszłości. Bo to, co się wydarzyło w przeciągu roku w kontekście samej zachęty, chciałabym zobrazować też, może to być pewne uproszczenie, ale tak jak i trzy lockdowny, tak trzy etapy pewnych procesów zachodziło w zachęcie i ten pierwszy nazwałabym rewolucyjnym przy okazji pierwszego lockdownu, kiedy właściwie w przeciągu 24 godzin nasza instytucja przeniosła się w świat wirtualny. To się odbyło absolutnie energetycznie, emocjonalnie, z ogromną ilością pomysłów edukatorów, działu edukacji, wprowadzania działań i rozwiązań nam kompletnie nieznanych i niestosowanych. Z taką energią, tak, chcemy zrobić coś fajnego i coś ciekawego i wejść w ten świat i go odkryć. Zaeksperymentowaliśmy na wielu poziomach, na poziomach zarówno komunikacji z nowymi odbiorcami pozyskujących, ale też i perspektywy wystaw, bo zainspirowana Magda Komornicka, Weronika Wysocka i Milena Libe zaproponowały projekt Scrolling the System na Instagramie jako projektu performatywnego. To było wiele działań i formatów, które potem również w ramach edukacji było podejmowane przez wiele instytucji. Ale ta energia była niesamowita. Wraz z tą energią przeniosła się cała instytucja w online, praca zdalna. Chciałam podkreślić, jak ważne jest to z takiego punktu widzenia instytucji, jaką jest zachęta, bo to jest instytucja z historią. W zeszłym roku obchodziliśmy 160 lat towarzystwa, tym samym 120 lat istnienia zachęty, a praca w zachęcie jest pracą wieloletnią i wielu pracowników pracuje po 20, 25, 30 lat. I ta praca zdalna stała się dla nich również wielką rewolucją i udało to się. Udało to się, bo to był taki moment i taki zryw. I potem nastąpiła druga fala, czy też druga faza przy okazji drugiego lockdownu. Nazwałabym ją fazą akceptacji. To była weryfikacja tego, co nam się udało przez te półrocze, bo pamiętajmy, że pierwszy lockdown miał trwać 2 tygodnie. A niespodziewanie się zaczął przedłużać i wszyscy w październiku już wiedzieliśmy, że tak naprawdę koronawirus zostanie z nami. W związku z tym, kiedy ogłaszano kolejne zamknięcia, byliśmy na to przygotowani. Wiedzieliśmy, jak się pracuje zdalnie, wiedzieliśmy, jakie formaty się sprawdzają, a jakie nie, bo mieliśmy już doświadczenie półroczne. Wiedzieliśmy, czego nam brakuje i gdzie nie jesteśmy doskonali, a gdzie powinniśmy siebie wzmacniać. I te działania były wprowadzane już z takim większym spokojem, z większą refleksją, z takim zrozumieniem, nie ma powrotu. My jesteśmy w tym obszarze i nasze działanie jest oparte zarówno na działaniach w przestrzeni wirtualnej, jak i w przestrzeni stacjonarnej. A potem nastąpił trzeci lockdown. Ale ten trzeci lockdown nastąpił po niesamowitym wydarzeniu, a mianowicie otwarciu galerii. W wielkich kolejkach, które miało miejsce przed wszystkimi muzeami i galeriami. Wielkiej euforii, która w nas wstąpiła jako pracowników, ale także publiczności, możliwości bycia razem, towarzyszenia sobie, rozmawiania, delektowania się sztuką, a do tego jeszcze wątek medialny. Myślę, że świat kultury, muzeów dawno nie miał takiej, i galerii dawno nie miał takiego PR-u, jak w te tygodnie otwarcia, kiedy nagle świat medialny zwrócił się na sztukę. Byliśmy tym zachłyśnięci, to było dla nas tak fantastyczne, to było tak niesamowite, no po prostu wspaniałe, doceniani na każdym froncie i potem zamknięte drzwi. Powrót do domu, do pracy zdalnej i wszystkie te wyzwania stały się naprawdę bardzo realne i bardzo mocne. I myślę, że ten wątek tego, to już nie, że chodzi o odwrót, tylko o to, że wszyscy poczuliśmy się bardzo zmęczeni. I bardzo chcielibyśmy mieć taką stabilność i poczucie tej zmiany, która może ma większy i bardziej przewidywalny rytm, umożliwienia bardziej formalnej struktury. Wszystkie te kwestie techniczne, które nam towarzyszyły przez ten rok, bardzo nam ciążą. Zachęta boryka się z problemem IT, to jest bardzo duże nasze wyzwanie. Mierzymy się z tym wyzwaniem w skali, myślę, w ogóle kraju, bo ten obszar jest niezwykle trudny. Stawki, ceny rynkowe są nieosiągalne, a jednocześnie prowadzenie tych działań w online jest również dużym wyzwaniem budżetowym dla każdej instytucji, bo prowadzimy tak naprawdę działalność podwójnie. No i wreszcie
jak długo możemy być też na tych wielu etatach i stanowiskach w przeciągu 24 godzin, uśmiechając się do tego wszystkiego i dając sobie wzajemnie energię. No jest taki moment, w którym myślę, że wszyscy potrzebujemy wiosny, słońca i takiego wsparcia. I tak bym podsumowała te 3 miesiące, a przenosząc je na skalę taką ogólną, to myślę, że to są 2 etapy. To jest ten obszar rewolucji, ten pierwszy etap rewolucji, który odbył się niezależnie od tego, jak byliśmy przygotowani, mniej czy bardziej, ale to wszystko było rewolucyjne. I ten drugi etap rozwoju, w którym bardzo potrzebujemy właśnie badań, narzędzi i poznawania ich, uczenia się wzajemnie i odkrywania tego, no i świata IT, który pozostaje już z nami jako część naszego życia codziennego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pojawiły się badania, pojawiło się wsparcie, kompetencje. To są rzeczy, którymi zajmuje się Narodowe Centrum Kultury. Dlatego bardzo się cieszymy, że pan dyrektor jest dzisiaj z nami i do tego wszystkiego pan dyrektor jest również akademikiem, profesorem i badaczem, socjologiem kultury. Więc jakby teraz chciałabym do pana w tych obu pańskich rolach skierować to pytanie, jak to wygląda z perspektywy NCK i już tak by patrząc na sektor i jak na tę potrzebę wsparcia w tak wielu obszarach przy jednocześnie niepewnej przyszłości możemy w ogóle próbować odpowiadać. Ja też przyłączę się na wstępie do podziękowań za zaproszenie do tego panelu, bo warto nieustannie prowadzić dysputę nad kwestii zasadniczych, z którymi się spotykamy. Zacząłbym od tego, że ten świat nie jest światem takim binarnym. Zresztą pani to Olga Wysocka przed chwilą o tym powiedziała, analizując tą przeszłość trochę tak toflerowsko, falami. To bardzo piękna metafora, która jest bliska wielu z nas. Natomiast chciałbym zaznaczyć właśnie, że ja bym podszedł w kategoriach takich silnie zracjonalizowanych, to znaczy odrzucając to, co często spotykamy się, że zazwyczaj jest wiele emocji, które się jawią. Zresztą w tym badaniu eksploracyjnym, bo trzeba powiedzieć, że w tym raporcie to jest 91 wskazań, natomiast w Narodowym Centrum Kultury my prowadzimy zazwyczaj badania reprezentatywne, ale posiłkujemy też się wiedzą GUS-u, to są też duże badania, o których zaraz powiem. To znaczy, przychodzi mi takie stwierdzenie, którą David Hume, deista anglosaski, sformułował, że umysł jest niewolnikiem namiętności. I te namiętności właśnie w ostatnich tygodniach, one bardzo się silnie jakby rzutują na pewien obraz kultury. To znaczy jakby koncentrując się w efekcie skupienia na poszczególnych elementach, nie dostrzegamy całości. Z jednej strony pojawiają się ci, którzy oni są w większości, którzy podkreślają te negatywne konsekwencje różnych działań społeczno-kulturowych czy ekonomiczno-społeczno-kulturowych, które miały miejsce, no ale są też tacy, którzy jakby podkreślają to, co udało się zrobić. Ja jakby nie przesądzając, po której stronie jestem, spróbuję zreferować takie 2 stanowiska. Pierwszym to są te negatywne elementy, które się pojawiły w wypowiedziach. Mianowicie z badań GUS-u, który przeanalizował w 4670 instytucji, prawie 62% wskazań było, że instytucje wskazywały o swoich doświadczeniach negatywnych i negatywne skutki czasów pandemii. I to potwierdzają badania, które Narodowe Centrum Kultury realizowało i w zeszłym roku, i w tym roku, pytając w Polaków o konsekwencje w pandemii, jak również te badania, które my prowadzimy, i myślę, że w ciągu 2 miesięcy pojawi się książka dotycząca domów kultury, która była to trochę badaniem przed covidowym, przed czasem covidu, ale zakreślając pewien obszar taki startowy, który bym powiedział. To potwierdzają również wspomniane wcześniej badania Instytutu Teatralnego, czy to są badania NIMOZ-u, czy to są badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który badał miasta pod względem alokacji tych środków, i również pojawiły się pytania o stosunek do kultury. I to zazwyczaj jest coś, co jest swoistą dominantą.
pojawia się regres, pojawia się napięcie, pojawiają się dysfunkcje, które właśnie w czasach pandemii jeszcze mocniej zostały spotęgowane. To znaczy tych, którzy są w jakiś sposób zwycięzcami tego czasu, w których ciężko powiedzieć o zwycięzcach, ale tych, którzy są lepiej dostosowani do pandemii i tych, którzy dzierżą różne negatywne skutki i konsekwencje pewnych procesów, z którymi wcześniej w historii się nie spotykaliśmy w takiej skali, bo trzeba przyjąć właśnie to, o czym było mówione, również procesy informatyzacji, które pomimo tych pozytywnych elementów, choćby jak dzisiejsze to spotkanie, one niosą również bardzo dużo negatywnych elementów. Zresztą pojawiła się kwestia edukacji i działań pracowników poza pracą, czyli my ostatnio pracujemy prawie 24 godziny, pojawia się kwestia prywatności, pojawia się, zresztą to wcześniej mówiła jedna z prelegentek, technologii, ta technologia to też są osoby, które posiadają swoiste zasoby, żeby realizować pewne działania i są ci, którzy na tym przegrywają. Ale bym powiedział tak, jakby podsumowując te elementy negatywne, że pierwsze to izolacja i pandemia oddziałuje na każdego z nas i nie ma osób, które by doświadczyły tylko rzeczy pozytywne, które niosą za sobą to, co się dzieje w ciągu tego ostatniego roku. Po drugie, to są brak możliwości organizacyjnej. To jest bardzo ważny jakby element, który się pojawia. To znaczy te działania statutowe, które instytucje powinny realizować, one nie mogą realizować. I pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia kontekstu polskiego. To jest kwestia, zresztą były przywołane instytucje o charakterze międzynarodowym, muzealne, które wskazują, że to jest ogólnie problem globalny. Teraz w jaki sposób poszczególne kraje sobie z tym radzą. Po trzecie, to jest kwestia umiejętności i kompetencji właśnie tych, którzy na siłę są włączeni właśnie w ten proces digitalizacji, informatyzacji i korzystanie z różnorakich narzędzi teleinformatycznych. Ale to również kwestie prywatności, które niosą za sobą te takie działania, bo jednak coraz częściej doświadczamy, że ten mir domowy jest zaburzany, to znaczy, że właśnie my nie wychodzimy nigdy z tej pracy, ktoś łączy się, te spotkania po prostu nieustannie trwają, one niczym wedy indyjskie się po prostu się nie kończą. To jest szeroko rozumiana infrastruktura i to często osoby mówią, że podczas spotkań właśnie, że internet jest obciążony, że ten provider nie dostarcza odpowiedniej jakości tego połączenia, co rzutuje na kwestię samej wymiany. A przede wszystkim to, co wydaje mi się w życiu jest takie istotne, to szczegóły, to te drobne rzeczy, które są istotne. To znaczy żaden element o charakterze właśnie takim cyfrowym nie daje tego poczucia takiego kontaktu face to face. To wszystko, te niuanse, które się odbywają często właśnie podczas różnych spotkań mają charakter właśnie taki, bym powiedział, dodatkowy, one stanowią czasami element pierwszoplanowy, bo tam pojawiają się więzi społeczne, tam się tworzy kapitał społeczny, tam przy tej symbolicznej lampce wina czy kawie po prostu możemy porozmawiać i podyskutować, a osoby, które siedzą 10 godzin po prostu przy komputerze, nie mają czasu, ochoty czy często, żeby to realizować. No i pytaniem takim zasadniczym było właśnie, jeśli chodzi o te negatywne elementy, to jak zabezpieczyć organizację, to znaczy tak, żeby organizacja mogła funkcjonować. I to jest nieustanny zabieg menadżerów kultury, którzy szukali różnych rozwiązań, które pozwoliłyby realizować te działania. Zresztą wspomniany Instytut Teatralny, który określił, że jest kilka takich strategii, od hibernacji poprzez dryf, elastyczność, przygotowanie się, proaktywność, aż na przystosowanie się. To bym powiedział tak, i tu zaczął ten drugi wątek, że cechą kultury, która jest immanentną, to jest adaptatywność, czyli to jest dostosowanie się. I właśnie to jest nieustanne poszukiwanie różnorakich, swoistych praktyk indywidualnych i zbiorowych, które umożliwią na przykład na twórcze działanie.
I teraz ci, którzy lepiej, bym powiedział, łatwiej im relatywnie, porównując tych, którzy właśnie tych swoistych zasobów nie mieli, przechodzą. Przede wszystkim to są instytucje, które wcześniej były przygotowane, czy mówiąc instytucje, rozumiem, nie w budynki, tylko przede wszystkim osoby. To jest grupa osób połączona w jakimś celu, mówiąc z taką definicją operacyjną za Bronisławem Malinowskim, czyli ten wspólny cel realizacji, że pandemia, która każdego z nas zaskoczyła, bo gdybyśmy wiedzieli, że będzie pandemia, to byśmy się do niej przygotowali, ale to są instytucje, to są osoby, które wcześniej pracowały z nowym oprogramowaniem, przygotowały swoistą ofertę w sieci, która się pojawiła, więc oni przede wszystkim już dokonali diagnozy, a później nasycali te swoje kompetencje, umiejętności i braki w infrastruktury systematycznie do tego się starając się przygotować. I takimi instytucjami to jest tak, zobaczmy Polonę, czyli to, co Biblioteka Narodowa realizuje, to znaczy ten zbiór zasobów zdigitalizowanych, które są w otwartym dostępie. On cieszył się gigantycznym zainteresowaniem, przynajmniej w tej fazie euforii, o której by mówiła pani Olga, mianowicie, że ten początek był takim kreatywnym, organicznym, pokazywanie, że kultura właśnie, to jest bardzo ważna cecha, że kultura w tym przypadku nie jest drugoplanowym działaniem, tylko jest pierwszoplanowym. Bo nagle okazało się, że artyści są bardzo ważni, że warta jest oferta kulturalna, z której możemy po prostu bezpiecznie korzystać i sięgamy często po pewne zbiory, które mają w różnej formie do tego, czego wcześniej nie korzystaliśmy. Ale nie tylko. Co się właśnie dzieje z tymi, którzy może nie mieli takich możliwości, ale sukcesywnie się do tego przygotowywali? To przede wszystkim trzeba podkreślić nakłady, to znaczy to jest blisko 6 miliardów złotych, które zostały przekazane w różnorakich działaniach i instytucjonalnych przede wszystkim, ale również które były skierowane do poszczególnych twórców i artystów. To rozwiązania o charakterze hybrydowym, kiedy mieliśmy w szczególności ten okres wakacyjny, który się pojawił. Proszę zauważyć, że koncerty były streamowane przy niewielkiej liczbie publiczności, która mogła się pojawić. To systematycznie uczenie się nowych kompetencji i nabywanie tych kompetencji przez takie kilka miesięcy. To, mówię, można bokiem do tego stać, ale chcąc, nie chcąc, po prostu my nawet nieintencjonalnie zdobywaliśmy te kompetencje. I ja patrzę jakby ze strony również to, o czym pani mnie zapytała, Narodowego Centrum Kultury. To, co my zrobiliśmy? No, ten program, o który bardzo dziękuję, że został skomplementowany, ale warto jego podkreślić, to jest kultura w sieci. Mianowicie, kiedy nastąpił lockdown, Narodowe Centrum Kultury bardzo popracowało dla twórców, artystów i dla instytucji kultury razem z Ministerstwem Kultury. To właśnie my nie mieliśmy tego czasu, żeby powiedzieć, jest ciężko, robimy jakąś przerwę, tylko my powiedzieliśmy, jest ciężko, szukajmy rozwiązań, które pomogą instytucjom kultury i choćby dzisiejsze to spotkanie jest tego efektem. Po drugie, to są webinaria, które się cieszą się gigantycznym się zainteresowaniem, czyli zespół szkoleń i profesjonalizacji, który realizuje te działania, właśnie zwiększył siłę oddziaływania tych programów, ponieważ część programów została udostępniona bezpłatnie, można było skorzystać z tej oferty i część oferty była tak dostosowana, żeby pogodzić również warunki ekonomiczne z możliwościami, które jesteśmy zaoferować. To jest przede wszystkim szeroka działalność, która ma połączyć właśnie ludzi w tej przestrzeni też zewnętrznej i na to zwracają na przykład badania NIMOZ-u, że w instytucjach muzealnych, kiedy pewna część naszej działalności, ona nie mogła być realizowana w muzeum, po prostu w przestrzeń zewnętrzną muzealną została wprowadzona, to przynosi swoiste efekty. Jakby konkludując ten pierwszy głos, bym powiedział tak, że te potencjometry pandemii, one są różnie ukierunkowane.
od takich, w których bardzo boleśnie doświadczyliśmy, czyli zaczynamy od izolacji, aż po takie, z których my z tego negatywnego czasu, w którym znajdujemy się w pandemii, wyciągamy jakieś nowe umiejętności i kompetencje. Coś, co zostanie z nami poza ten okres pandemiczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, panie dyrektorze. I też chciałam od razu podchwycić, bo wątków, które pan wymienił i jakby pan zarysował taką szeroką perspektywę na cały ten czas, za co bardzo dziękujemy. Ja chcę podchwycić teraz jeden element stamtąd, bo też zauważyłam, że pojawiło się takie pytanie na czacie. Pan podkreślił ten aspekt izolacji i potencjalnie ten wątek tego, że nie wszyscy mieli zasoby, nie wszyscy dysponowali zasobami, żeby się na tą szybką transformację cyfrową, że tak powiem kolokwialnie, załapać, to znaczy, żeby nadążyć i faktycznie jakby być gotowym do startu w takim szybkim tempie. I to jest coś, co też sygnalizowała w swoich wypowiedziach Aleksandra i Olga, mówiąc o kosztach i obciążeniach, jakie to generuje, jeżeli instytucja chce właśnie tak prężnie działać cyfrowo. A na czacie pojawił się też jeszcze jeden wątek, że wszyscy zauważamy ten rozwój kompetencji, o którym pan dyrektor też wspomniał, że to się dzieje. Różni nasi koledzy, koleżanki z pracy bardzo szybko i my wszyscy nabywamy nowych kompetencji, a jednocześnie coraz dotkliwsze stają się problemy osobiste czy takie problemy emocjonalne wynikające z tej sytuacji i przeciążenia i tego, o czym pan mówił, przeniesienia pracy do domu i izolacji z tym związanej. I wiem, że Aleksandra Szymańska już sygnalizowała, że o tych trudnościach chciałaby trochę więcej jeszcze powiedzieć. I ja chętnie bym cię teraz, Olu, o to poprosiła, bo tak naprawdę podsumowując te wnioski wynikające z naszego, płynące z naszego raportu, tak naprawdę takim bardzo ważnym wnioskiem, który my chcemy dalej eksplorować, jest to, że jakby instytucje, dla instytucji praca zdalna jest wyzwaniem. I o tyle, o ile instytucje świetnie, bardzo często sobie radzą z kreatywnymi, nowymi sposobami docierania do odbiorców, do tego tematu odbiorców jeszcze mam nadzieję wrócimy, to chciałabym trochę jeszcze o tym porozmawiać i poprosić ciebie, Olu, o ten głos, który zapowiadałaś i ten temat, na który mówiłaś, że masz nadzieję. Tak, ja się cieszę, że on padł, bo rzeczywiście my dużo częściej rozmawiamy o kontekście pracy zdalnej właśnie w takim charakterze, co nam się udało, jak się czego nauczyliśmy, jak sobie poradziliśmy, a znacznie rzadziej i też znacznie rzadziej jest na to przestrzeń w tych pytaniach badawczych, jakie koszty ponosimy i z czym mamy problem. I znowu myślę, że to są problemy takie, które są problemami indywidualnymi, ale też takie, które odnoszą się w ogóle do całego nowego systemu zarządzania też pracą zdalną. I to jest kwestia nie tylko nas jako pracowników, ale też nas jako liderów, jako menadżerów, którzy pracują z zespołami w zupełnie inny sposób. Te zespoły są bardzo zróżnicowane i w bardzo różny sposób przeszły na pracę zdalną i też to, o czym wspomniałam, mają też zupełnie inne możliwości i warunki wynikające czasami z charakteru pracy, które wykonują, ale też właśnie z tych sytuacji domowych, które są bardzo różne i w tej chwili coraz więcej się mówi o tym oddzieleniu, no, słynne pojęcie, o którym dużo dyskutowaliśmy przed pandemią, czyli tym balansie między życiem prywatnym a pracą. No w tej chwili to się stało prawdziwe wyzwanie i właściwie nie wiem, kto z nas umie w jakiś sposób oddzielić to, w jaki sposób pracuje. Mi ostatnio ktoś zadał pytanie bardzo proste, ile ja godzin dziennie pracuję. Bardzo bym chciała odpowiedzieć na to pytanie. Kompletnie nie umiem tego na to odpowiedzieć, chociaż oczywiście nie wiem, czy umiałam na to odpowiedzieć też przed pandemią, bo to jest w ogóle typ pracy w kulturze, więc też może tutaj ten marzec 2020 nie jest aż taką granicą, ale wydaje mi się, że rzeczywiście my musimy też znaleźć jakiś sposób, żeby tą sytuację dobrze zdiagnozować. I to jest, nie ukrywam, jedno z moich większych wyzwań jako też osoby, która odpowiada za, no, w skali instytucji państwa za niedużą instytucję, bo mam zespół prawie 30-osobowy, plus pracujemy dużo z osobami z zewnątrz, które tworzą też takie zespoły projektowe, ale nadal to nie jest jakby ta skala jak Zachęty czy NCEK-u, co nie zmienia faktu, że próba dzisiaj zrozumienia realnej sytuacji, w jakiej znajdują się pracownicy. Dzisiaj się nikt nie przyzna, że sobie nie radzi. Też trochę w tym jakby takim ogólnym świecie poradzenia sobie, myślę, że no, też potrzeba pewnej szczerości na to a jednocześnie umiejętności zastanowienia się,
jak my jako menedżerowie mamy dbać o takie pewne elementy, które są ważne. Słuchałam takiej debaty osób, które reprezentują największe korporacje i one mówiły między innymi o tym, że dzisiaj największym wyzwaniem w pracy zdalnej jest to, jak stworzyć poczucie przynależności do zespołu, do instytucji, jak w ogóle budować takie poczucie tożsamości z instytucją i wydaje mi się, że to jest coś, z czym my się w instytucjach kultury też będziemy bardzo borykać. Myślę, że to jest znacznie łatwiejsze, jak myślimy o projekcie czy o jakimś wycinku naszej działalności, natomiast takie wyzwanie do bycia częścią zespołu, kształtowania pewnej kultury organizacyjnej, pracy w tym zespole, że to będzie ogromne wyzwanie. No i też musimy się zastanowić, na ile takie cechy funkcjonowania w naszych zespołach, jak kwestia zaufania, tego, w jakim my jesteśmy. No, myślę, że w ogóle ta kategoria zaufania też jest bardzo ważna, bo my widzimy się w tych naszych krótkich spotkaniach czy komunikacji Zoomowej, Teamsowej czy jakiejkolwiek innej. W inny sposób jesteśmy, no, też trudno w kulturze czasami mówić o rozliczaniu zadaniowym w takim zakresie, w jakim się da pewnie w kilku innych branżach. Więc naprawdę jest kilka wyzwań, plus wyzwanie też myślę takie prawno-kodeksowe, to też zupełnie nie nadążyło za zmianą, która nastąpiła, jeśli chodzi o kodeks pracy i prawo, które reguluje pracę w instytucjach, no ono jest w ogóle, myślę, że w jakiś sposób archaiczne, więc tu jest kilka obszarów, ale chyba kluczowe i wróciłabym jest człowiek pojedynczy, jak się w tym odnajduje i też jak w inny sposób umieć wykorzystać ten potencjał i ułożyć tą pracę zdalną. Dziękuję Ci bardzo i teraz już patrzę w kierunku Olgi Wysockiej, bo Ty, Olga, jakby pewne rzeczy, o których właśnie usłyszeliśmy, Ty poruszałaś też w swojej wypowiedzi, ale dorzuciłaś do tego ten wątek też kosztów związanych z tym, żeby mieć sprawnie funkcjonującą cyfrowo instytucję, bo niewątpliwie jest tak, że co już się pojawiało w Państwa wszystkich wypowiedziach, że jakby niektórzy mieli zasoby i byli lepiej przygotowani, jakby staramy się nadążać za tym kompetencyjnie, ale z drugiej strony musimy też nadążać z onarzędziowaniem, prawda, zarówno działań dla publiczności, jak i pracy wewnątrz instytucji, a wiemy, że to jest kosztowne i wiemy też, na przykład to nasze nieduże badanie zwróciło uwagę na to, naszą uwagę jako osób, które to czytały, po raz pierwszy przeglądały wyniki, że wielu pracowników jakby w pewnym sensie przeniosło kulturę pracy niezdalnej, czyli takiej jakby w instytucji do pracy zdalnej, bo niekoniecznie wcześniej korzystało z różnego oprzyrządowania, które tę pracę zdalną organizuje, a jak wiadomo, wiele z tego rodzaju narzędzi to są kolejne koszty, wymagają wsparcia IT i tak dalej. Powiedz proszę więcej o tym. Mogę tylko powiedzieć tyle, że to jest takie wyzwanie, z którym próbujemy sobie w tej chwili poradzić. Wyzwanie polega na tym, że jest po jednej stronie ogromna paleta narzędzi, z których można korzystać i które można wybierać. Zachęta ma elektroniczny obieg dokumentów, mamy spotkania zoomowe, mamy te podstawowe, powiedziałabym, narzędzia, które pomagają nam w tej chwili. Ale opcje i możliwości są bardzo duże i raport podkreślał, i to jest to, co jest naszym wyzwaniem, w jaki sposób umiejętnie wykorzystywać te narzędzia i w jaki sposób projektowo prowadzić procesy. Bo my jesteśmy w takim bardzo długim procesie, który będzie nie tylko kilkumiesięczny, ale kilkuletni. I to, o czym dyrektor Wiśniewski wspominał, ten proces adaptacji, on będzie trwać na różnych poziomach i na różnych obszarach. I ja na tym etapie myślę, że ja mogę powiedzieć, że to jest trochę nie eksperymentowanie, ale odpowiadanie na potrzeby, które są na różnych poziomach, dlatego że instytucja również zmienia się na różnych poziomach. Jest dział wydawnictw, który w ramach rewolucji przestał prowadzić działania związane z drukami, ponieważ zrezygnowaliśmy z dużej części materiałów drukowanych. I rewolucja działu wydawnictw polega na tym, że zdobywa umiejętności, kompetencje i narzędzia po to, aby przygotowywać pewne projekty, formaty w formacie online. Więc poszukujemy najlepszych narzędzi, które pozwolą nam korzystać z tego i eksperymentujemy. To są oczywiście metody na zasadzie prób i korzystania z dostępnych, ogólnodostępnych narzędzi, a potem kupowania formatów, które służą już na dłuższy czas. Ale to jest wszystko związane z tym eksperymentem, edukacją wewnętrzną i racjonowaniem i racjonalizowaniem kosztów instytucji.
Więc my jesteśmy skazani na takie świadome działanie, które będzie formą pewnych kosztów, zysków i strat, które podejmujemy na etapie, co się sprawdzi, a co nie, we współpracy z innymi działami. Mamy to szczęście, że otrzymaliśmy w zeszłym roku grant, europejski grant, który realizujemy wspólnie też z Centrum Cyfrowym i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych na digitalizację zasobów Zachęty. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, które po prostu idealnie pasowało się w moment, w którym sama instytucja stanęła. Natomiast dla nas jest totalną rewolucją na każdym poziomie, ponieważ wymaga reorganizacji wielu działów. Więc wszystkie te działania, które są związane z samą pandemią, to po jednej stronie, a po drugiej reorganizacja pracy w ramach samej instytucji. I gdybyśmy byli w tak zwanych dawnych czasach, to spotkalibyśmy się w dużej sali warsztatowej, użylibyśmy żółtych karteczek, zmapowalibyśmy problemy i stworzylibyśmy i użylibyśmy coś. Ten, kto miałby złą energię albo miałby wątpliwości, przegadalibyśmy to i też to, o czym mi Aleksandra i pan dyrektor wspominał, te spojrzenia, to poklepanie po ramieniu byłoby ważnym i niezwykle cennym elementem wspierającym. A teraz nie jesteśmy. Jesteśmy w online, korzystamy z Miro, uczymy się różnego rodzaju narzędzi, które jednym wychodzą lepiej, innym gorzej. Jedni się bardziej frustrują, inni mniej. To się przekłada potem także albo wpływa domowa, życiowa sytuacja. To jest niezwykle trudne. I jedyne, co mogę powiedzieć, co może nam tak naprawdę pomóc, to najbardziej moje znienawidzone słowo, cierpliwość. No bo myślę, że tylko i wyłącznie poprzez cierpliwość, poprzez to, że będziemy próbować i uczyć się, to będzie nam łatwiej. Natomiast czymś innym jest uczyć się w wieku 40, 50, 60 lat, a czymś innym jest uczyć się w wieku 20 lat, więc to też jest ciekawe eksperymentować. To jest to wyzwanie i zgadzam się z Aleksandrą też i po naszej stronie, zarówno na poziomie zarządzających, ale i na poziomie kierowników, osób, które prowadzą zespoły. To jest niezwykle ważne i trudne zadanie, w jaki sposób własną energią napędzać energię zespołu, który ma różne momenty życiowe. I odpowiadając też na pytanie, które się pojawiło na czacie, w jaki sposób pomagać, myślę, że najlepszą jest rozmowa. Po prostu dbajmy o to, żeby rozmawiać i chodzić na spacery z osobami, z którymi możemy chodzić, po to, żeby ten kontakt jednak personalny gdzieś został zachowany i poczucie, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami, w tym wymiarze i skali rzeczy. A dzięki temu, że prowadzimy badania, dzięki temu, że możemy się spotykać, wymieniamy się i może szybciej ten okres adaptacji będzie łatwiejszy, chociaż chciałabym tak naprawdę i moim marzeniem jest to, żebyśmy w tym, wydaje mi się, że teraz może w krytycznym momencie takiego zmęczenia, pomyśleli o tym, że to jest fajny czas tworzenia, fajny czas eksperymentowania, fajny czas poznawania nowych rzeczy i nowych trendów, które mogą się wydarzyć, wychodzenia z pewnych szablonów. To jest ekscytujące, tylko w jaki sposób wzajemnie tę ekscytację rozbudzić i pobudzić w tym świecie, w którym mierzymy się z rzeczywistością, depresjami i różnymi trudnościami, no to jest to wyzwanie, na które nie znam odpowiedzi, ale wierzę, że nam się uda. Obawiam się, że mogę dodać jeszcze jedno zdanie a propos kosztów, bo jeszcze jeden aspekt dodałabym do tego, o czym mówiła Olga, który jest też coraz ważniejszy, jak mówimy o kosztach w tej chwili tworzenia i naszej oferty funkcjonowania, to jest to kryterium jakości, które się robi coraz ważniejsze i to musimy brać pod uwagę. My się dzisiaj łączymy, każdy z nas, no ja z kuchni, państwo z różnych miejsc, natomiast trochę już ta era łączeń z miejsca, gdzie jesteśmy, ona się skończyła w przypadku robienia festiwali, pokazywania wystaw, już jesteśmy mniej tolerancyjni dla złej jakości internetu, dla bardzo wielu aspektów, które no tak, myślę, że to jest ta zmiana w stosunku do marca zeszłego roku, a tego momentu, kiedy jesteśmy teraz. Natomiast to są ogromne koszty i na przykładzie mojej własnej instytucji, gdzie nie tylko borykamy się z dość dużym obcięciem kosztów, o czym mogę otwarcie powiedzieć, co rozumiemy, bo priorytety w mieście są, jakie są, natomiast funkcjonowanie jest w tym świecie, i zwłaszcza jeżeli chcemy to robić z odpowiednią jakością, to te koszty są ogromne i rosnące. I to też bierzmy pod uwagę.
Dziękuję Ci i to jest bardzo ważne, bo też jak wiemy, mi się to bardzo podobało kiedyś specjalista, który w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku był szefem od spraw cyfrowych, powiedział, że kiedy instytucja taka jak na przykład Met Nowojorskie ląduje, że tak powiem, w tym wielkim worku kultury cyfrowej, to jej konkurencją przestaje być po prostu Louvre czy Prado, czyli inne topowe muzeum światowe i staje się Netflix, wszystkie inne platformy, które po prostu jakby również konkurują o uwagę tych samych odbiorców, do których wszyscy próbujemy dotrzeć. I tutaj znów chciałabym do pana dyrektora skierować pytanie, bo pan słusznie powiedział o tej adaptacji i o tej też zdolności do adaptacji, którą kultura posiada. I jestem bardzo ciekawa, jakie pan widzi perspektywy dla nas, bo niewątpliwie jakby z takiego kryzysu mogą wynikać twórcze, wspaniałe, kreatywne rzeczy. Niewątpliwie musimy wspierać instytucje, żeby z tymi trudnościami, o których Aleksandra i Olga powiedziały przed chwilą, żeby one sobie mogły z tym radzić. Tych trudności zapewne jest jeszcze więcej, ale jak pan i również jak Narodowe Centrum Kultury, jak państwo myślą o tym wsparciu, które państwo oferują i jakby jak ta adaptacja może być przez nas jakby sektorowo w ogóle wspierana? Dziękuję bardzo. Ja bezpośrednio nawiążę do tego, o czym pani była uprzejma zaznaczyć. Mianowicie internet stwarza pewną przestrzeń, która upodmiotawia instytucje o charakterze lokalnym. I to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, na którą my tutaj nie zwracamy. Znaczy, jeśli jest mały ośrodek, bo ja zawsze mówię, że lokalność jest soczewką procesów społecznych i ja się często przyglądam tej lokalności, pomimo tego, że jestem z dziada, pradziada, jestem warszawiakiem, to jeżdżę po Polsce i przyglądam się właśnie tej pracy w małych ojczyznach. I kiedy właśnie sytuacja pandemii nastąpiła, to pojawiła się trochę ta delokalizacja. To często jakby w teoriach sieci jest podkreślane, że właśnie w internecie nie ma lokalności, no bo gdzie ta lokalność mogłaby po prostu zaistnieć. Ale ja zwracam uwagę, że właśnie ta jest takim ciekawym przykładem, że lokalność jest upodmiotowana do przestrzeni globalnej. To znaczy, że ktoś, dany zespół, który realizuje to, czy to jest grassrootsowo, takie oddolnie, czy to jest zinstytucjonalizowanie, na przykład jak Gminny Ośrodek Kultury, czy Koło Gospodyń Wiejskich, oni mogą zaprezentować swoją ofertę, która jest ofertą nagle globalną. Nagle no, nikt nie może przyjechać tam, ale wszyscy możemy na przykład spojrzeć na tą ofertę, którą mają do zaoferowania. I mam nadzieję, że w czasie postpandemii część osób, które zostaje zainteresowana na przykład danym projektem i daną twórczością, pojadą na przykład w tą przestrzeń, żeby poznać tych ludzi i żeby dowiedzieć się, w jaki sposób oni pracują, co można z nimi zrobić. To jest jakby pierwsza część tych rzeczy, które tak pozytywnie pojawiają się, że właśnie kiedy, ja często podkreślam, że NCK, my nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi, my jesteśmy po prostu NCK i tak samo myślę o wielu instytucjach, że one nie są ani lepsze, ani gorsze, nie chodzi o to, czy one są duże, czy one są małe, tylko chodzi o to, co one są w stanie zaprezentować. I nagle okazuje się, że ta prezentacja ma wspólny mianownik, tym mianownikiem jest przestrzeń internetu. Ale bym trochę metaforycznie zapłakał na tych, którzy dzisiaj właśnie nie łączą się na naszym spotkaniu. Znaczy część osób jest po prostu wykluczonych cyfrowo z procesów, o których my mówimy. My trochę mówimy z perspektywy osób, które mają dostęp do internetu, mają odpowiednią, mają tą technologię, mają zasoby, posiadają umiejętności, kompetencje. A pamiętajmy, że jest spora część, która nie posiada na przykład do internetu szerokopasmowego, nie mają dostępu do światłowodów, nie mają możliwości technologicznych, które się pojawiają i takie białe plamy, jeśli chodzi o procesy cyfryzacji, dalej to dostrzegamy. Na przykład, że młodzież zbiera się na przykład, to jest bardzo ciekawy przykład dla mnie, mianowicie zbiera się na przystanku PKS-u, żeby wymieniać ze sobą SMS-y, bo w domu mają niemożliwości po prostu wysyłania tych informacji, które są. To jest paradoks, że oni muszą po prostu fizycznie się spotkać, żeby coś zrobić trochę w digitalu.
I ta sprawa to nie jest sprawa tylko w małych miejscowościach, ale pamiętajmy, że właśnie w tych dużych miejscowościach czasami właśnie są przestrzenie regionu, ulice, dzielnice, które są wykluczone. One są bardzo mocno, są pomimo tego nienaznaczenia, one są naznaczone społecznie. I bardzo ci ciężko właśnie w okresie, kiedy nastąpiła pandemia, żeby to przeciwdziałać. Bo ja daję przykład warszawskiego Powiśla i Solca. Mianowicie oddolnie w NCK robimy zbiórkę różnorakich przedmiotów, które są użyteczności codziennej, które są niezbędne do takiego życia codziennego. No i woziliśmy to do fundacji właśnie na Solcu. Obok tej fundacji, która pomaga dzieciom wykluczonym z różnych procesów ze względu na sytuację społeczną i ekonomiczną, są bardzo piękne przestrzenie, w których mieszkają osoby, które są bardzo zasobne. No i pani prezes fundacji mówi, że no te osoby właśnie nam nie pomagają. Pomagają zazwyczaj ci, którzy nie mają zbyt wielu tych zasobów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam, że ten ciepły posiłek, który był w fundacji, teraz nie może być po prostu realizowany, bo jak komuś na przykład zafundować ciepły posiłek przez internet? Jak komuś umożliwić działanie, jak na przykład w domu nie ma żadnego komputera? I to są osoby, które są odbiorcami tych treści kulturowych, które są automatycznie z tego procesu są wykluczane. A przyznać się, zresztą to pojawił się ten głos do biedy, do nieposiadania z zasobów, no to nie jest taka prosta sprawa i ona dobrze jest zbadana w kategoriach mechanizmów psychospołecznych. Więc zacząłem coś pozytywnego, ale również pokazuję elementy negatywne. Przyszłość, jak dobrze wiemy, jest niepredyktywna. Ona jest po prostu niewiadomą. To jest, bym powiedział, wzór, który można obliczyć. Przyszłość to jest niewiadoma razy niewiadomą. I to jest chyba najprostszy, który możemy powiedzieć, bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy dzisiaj się prawdopodobnie nie spotkali, bo wszystko by było zrealizowane. Ale będąc takim tanim specjalistą od spekulacji w tej chwili, to bym powiedział, że pewne rozwiązania, które mają charakter taki łączny, to znaczy one nie wykluczają siebie, one mają charakter, że może nie do końca komplementarne, ale mają charakter taki właśnie wielozadaniowy. To znaczy cały czas te procesy informatyzacji, cyfryzacji, one po prostu dostały swoistego impulsu. Tu jest ta fala, bym powiedział, wznosząca się. Od cyfryzacji nie ma odwrotu. Natomiast co nie zmienia, że cały czas będziemy realizowali również te zadania w kontakcie face to face. I ten miks, który na przyszłość, który będzie nam społecznie służył. To znaczy teraz, kiedy pojawi się, nie chciałbym, żeby tutaj niczym Kassandra wiścić jak jakieś niedobre przekazy, ale kiedy pojawia się coś jakby takiego, które powoduje naszą izolację, to my mamy swoiste mechanizmy do tego, żeby przynajmniej w jakichś obszarach przeciwdziałać takim procesom. I teraz będzie coś takiego, które jest smutną chyba konsekwencją procesów izolacji, które spotka nas. To mianowicie to są różnego rodzaju dysfunkcje i choroby psychospołeczne, z którymi się wszyscy spotykamy. To, co się pojawiło, izolacja naprawdę źle rzutuje po prostu na ludzi. My mamy tego po prostu dosyć i widzicie Państwo, że te procesy społeczne, które ludzie mówią, negują, że mają tego dosyć, że internet jest też przestrzenią do tego, żeby sieć różnego rodzaju, bym powiedział, wiedzę, antywiedzę, ignorancję, no one te też znajdują swoje uzasadnienie po prostu w tej izolacji. I co trzeba robić? Trzeba zwiększać kompetencje cyfrowe, trzeba zwiększać, że są jakieś źródła tej dobrej wiedzy. I myślę, że jednym z takich działań to jest to, co w Narodowym Centrum Kultury lada chwila będziemy realizowali, to jest konwersja cyfrowa, o czym Państwo mówiliście.
czyli program, którego budżet to jest około 31 milionów dla domów kultury, na zakup sprzętu, i to jest bardzo ważne, że na zakup sprzętów, ale jednocześnie na szkolenia. To znaczy, że nie tylko sam sprzęt, żeby ludzie mieli ten sprzęt, bo czasami ktoś dostaje sprzęt i nie wie, w jaki sposób wykorzystać, tylko to idzie po prostu dwufalowo. To jest trochę, prelegentki o tym mówiły, czyli to jest zakup sprzętu, zakup oprogramowania, zakup niezbędnych tych elementów, które będą służyły po prostu realizacji działania, jak i nieustanne szkolenia. To jest trochę taka proces, który nie ma nigdy końca, jak w edukacji. Proces, który nie ma nigdy w kulturze. Nie możemy powiedzieć, że dzisiaj robimy po prostu stop i pauzujemy. Więc bez stosowania wielkiej hiperboli, takie małe działania i wymiana się tymi działaniami, jak również pokazywanie tego, czego nie udało się po prostu zrobić. To nie jest wszystko takie hiperoptymistyczne. To myślę, że przynajmniej to jest jeden z kluczy do tych drzwi, z którymi spróbujemy się po prostu zmierzyć w czasie postpandemii. Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa, którzy nas słuchają, do zadawania pytań na czacie, jeżeli Państwu jakieś pytania bądź refleksje przychodzą do głowy. Ja chciałabym doprosić teraz do tego naszego grona Natalię Ceterę ponownie, która też mi sygnalizowała, że z perspektywy raportu chętnie się odniesie do tego, co już padło w tej dyskusji, więc oddaję Ci głos, Natalia. Dzięki, Ola. Ja mogłabym powiedzieć z perspektywy właśnie realizatorek tego raportu, że przysłuchując się naszej dyskusji, mogę powiedzieć, że wszystkie te problemy, które padły dotychczas, które zostały zarysowane zarówno przez dyrektora Wiśniewskiego, jak i przez Olgę i Aleksandrę, pokrywają się dokładnie z tymi obserwacjami, z tymi wnioskami, które się pojawiają w naszym raporcie. I w zasadzie można to sprowadzić do takich dwóch obszarów problemów, z którymi te instytucje się borykają. To jest problem organizacji pracy wewnętrznej i problem organizacji pracy zewnętrznej. Przy czym przez pracę zewnętrzną możemy tutaj rozumieć ten problem stworzenia nowych jakości swoich projektów, stworzenie nowej treści, stworzenie tej oferty dla naszego widza, a jednocześnie zdefiniowanie tego widza na nowo, dowiedzenie się, jakie są potrzeby naszego odbiorcy internetowego. A znacznie bardziej palące są te problemy pracy wewnętrznej, czyli tego, jak te instytucje radzą sobie właśnie z tymi wszystkimi problemami, które tutaj padły, czyli z tym problemem rozmytych godzin pracy, tego, że pracownicy mają poczucie, że są nieustannie w tej pracy, trudno im pogodzić pracę zawodową z obowiązkami domowymi, z tym, że ta praca skupia się głównie na tym, że te spotkania są prowadzone przez bardzo długi czas i w zasadzie ten problem zarządzania i problem jakby organizacji projektów, organizacji pracy sprowadza się głównie do tego, że to są po prostu wielogodzinne rozmowy, a jednocześnie ci pracownicy zostają z takim poczuciem jednak niezrealizowanych zadań, pewnego niedosytu, bądź z takim poczuciem, że to nie jest do końca jakby odpowiedź na to, jak mają te projekty teraz, jak mają sobie zorganizować, jak mają zorganizować te prace i obowiązki, które mają w pracy zdalnej. To też padło podczas wcześniejszej dyskusji, że w zasadzie jest pewna nieadekwatność między obowiązkami niektórych osób z działów programowych bądź z innych działów instytucji kultury, które spokojnie mogłyby wykonywać, jakby ich obowiązki były jasne i klarowne w momencie, w którym wykonywali tę pracę stacjonarnie, ale w momencie, w którym przynoszą ją zdalnie, to już nie są w stanie przenieść tej pracy jeden do jednego. I w zasadzie Ola Szymańska podsumowała to trzema konkretnymi słowami, które zgodnie też z naszym raportem leżą u podstaw wszystkich tych problemów, czyli to jest zarządzanie pracą zdalną. To jest ten wątek, to jest ten obszar, który wymaga najbardziej pochylenia się nad nim i to jest ten moment i ten obszar, który wymaga zarówno zaangażowania menedżerów kultury, dyrektorów,
osób z wyższego szczebla, jak i włączenia i takiej trochę burzy mózgów pracowników różnych działów i powiedzmy tych pracowników niższego szczebla. Bo Olga podała świetny przykład o tym, że spotkania, które odbywały się dawniej stacjonarnie, można było poprzyklejać karteczki, można było zrobić dynamiczną burzę mózgów i różne kwestie załatwić na miejscu. Teraz jest pewien problem, żeby różne problemy omówić na bieżąco, żeby móc zareagować, żeby móc też wyczuć, jakie są nastroje panujące w zespole, co też jest jednym z problemów, jeśli chodzi o w ogóle organizację tej pracy zdalnej, jak zarządzić, to też się pojawiało w tej dyskusji, jak zarządzić tą pracą z perspektywy nastrojów, odczuć i takiego poczucia spełnienia pracowników, jak ich motywować w tej pracy zdalnej. Są różne narzędzia, tylko właśnie nie wszystkie instytucje potrafią do nich dotrzeć albo nie potrafią z nich też do końca skorzystać, na co wskazują właśnie wnioski z tego naszego raportu, że da się czasem zorganizować takie spotkanie z karteczkami, bo też Olga powiedziałaś, pracujecie z Miro i jakby próbujecie sobie ten element tych spotkań z karteczkami, mówiąc kolokwialnie, odtworzyć w pracy zdalnej i to jest super, że możecie z tego korzystać, ale też jakby z perspektywy pracy z różnymi instytucjami kultury, jako pracownia otwierania kultury, czyli już nie tylko, teraz odnosząc się tylko do wyników naszego badania, ale też trochę do naszego doświadczenia jako pracowników, którzy w Centrum Cyfrowym dbają o to, żeby te instytucje kultury jednak poszerzały swój zakres kompetencji cyfrowych. Bardzo często spotykamy się z tym, że ci pracownicy nie wiedzą, jak dotrzeć do jakichś narzędzi albo nie wiedzą, jak z nich skorzystać. I to też trochę zahacza o to, o czym mówiła Aleksandra Szymańska, że bardzo trudno jest nam się przyznać, że nie umiemy jakichś narzędzi, że nie potrafimy ich znaleźć i że potrzebujemy tej pomocy w zdobywaniu kompetencji cyfrowych. I być może to właśnie wpływa na to, że taką popularnością cieszą się webinaria, o których wspominał dyrektor Wiśniewski, że ta paleta i ten wachlarz różnych programów, webinariów, szkoleń, które się pojawiają dla Instytucji Kultury, właśnie cieszą się takim zainteresowaniem, bo ci pracownicy bardzo często nie wiedzą, jak powiedzieć, że potrzebują wsparcia w jakimś obszarze. I na szczęście prowadzimy, różne instytucje prowadzą różnego rodzaju właśnie programy szkoleniowe, webinary i warsztaty po to, żeby te kompetencje rozwijać, ale być może wymaga to trochę bardziej scentralizowanego podejścia do tego problemu, bardziej systemowego podejścia wspólnego do tego, żeby te kompetencje poszerzać, żeby nie było tak, że niektóre instytucje jednak są uprzywilejowane i ponieważ mają lepszy dostęp do informacji albo łatwiej zdobywają kompetencje cyfrowe, są, że tak powiem, przodują, a część instytucji kulturalnych zostaje w tyle. Także tyle z mojej strony na tę chwilę. I już oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała dodać jeszcze jedną rzecz i też chciałam dołączyć do nas również jeszcze na chwilę Anny Buchnar, która była z nami na początku, po to, żeby powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Padło tutaj wykluczenie cyfrowe i pan dyrektor zwrócił na to uwagę i niewątpliwie to jest problem, że jakby online instytucje docierają do innej publiczności. My dzisiaj w tej rozmowie dużo rozmawiamy o pracy zdalnej, bo o tym się mówi mniej i ja się zgadzam z tym, co tutaj padło, że jakby to jest temat, na który się mniej rozmawia w tej ogólnej debacie o sytuacji kultury. Natomiast oczywiście jest też ten wątek budowania relacji z publicznością i wiemy, że tak jak są ci znikający uczniowie, których nie ma, nagle jakby stają się niewidzialni dla systemu edukacji zdalnej, tak samo jakby instytucje przenosząc jakby swoje działania do sieci, również zaczynają mówić do innej publiczności i wiem, że to w naszych badaniach też jakby w procesie badawczym się pojawiało i chciałam Anię Buchner poprosić o to, żebyś trochę też o tym powiedziała. To ja z ogromną przyjemnością odwołam się w tym temacie też do wyników, które są mi bliskie, badania dla Instytutu Teatralnego Publiczności Online. Jestem głęboko przekonana, że rzeczywistość się bezpowrotnie zmieniła, to znaczy otworzyły się możliwości dla odbiorców kultury, którzy nie mogli jej odbierać w taki sposób i którzy w tej chwili nie cierpią do końca z powodu pandemii, bo mogą korzystać
choćby nawet wymienić przykład opiekunowie osób zależnych, osoby, które się opiekują chorymi przewlekle osobami, które mieszkają w małych miejscowościach i finansowo sobie nie mogą na jakieś rzeczy pozwolić. Nagle otworzyły się dla nich właściwie instytucje kultury w pewnym zakresie na całym świecie. I ja się bardzo zgadzam z tym, co też mówił pan dyrektor, i taką grupą, którą widzę, która bardzo cierpi w tej chwili, to nie tylko osoby wykluczone cyfrowo, ale osoby, które po co innego chodziły do instytucji kultury, na przykład seniorzy, którzy chodzili po to, żeby zobaczyć się tam z innymi seniorami i żeby wspólnie uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. I to, że mogą je zobaczyć nawet przy szkoleniu dzieci, wnuków, albo po prostu posiadają te kompetencje, mają komputer online, to nie jest to. I jak już będziemy w tym czasie po pandemii, nie można zapomnieć ani o jednych, ani o drugich. Czyli po prostu pamiętać o tych, którzy szczególnie cierpieli, ale też nie zamknąć furtki, nie powiedzieć, no to teraz dziękujemy tym, którzy w jakiś sposób na pandemii skorzystali. Więc myślę, że po prostu to rozpoznanie pogłębione odbiorców, tych, którzy byli online, tych, którzy cierpieli mniej lub bardziej i tych, którzy w jakiej formie chcą wracać do instytucji, jak ta sytuacja też zmieniła ich oczekiwania, to są rzeczy niebywale ważne i mówię to jako badacz. A chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, od drugiej strony, od specyfiki pracy zdalnej. Ja mam przyjemność rozmawiać w Komitecie Dialogu Społecznego KIK na temat tego, jak też pandemia zmienia tą rzeczywistość pracy i rzeczywistość standardów. Tam się zajmujemy taką kwestią też zdrowia psychicznego, która w tym czasie jest szczególnie trudna. To jest jakby moment, kiedy naprawdę jakby tych kryzysów jest dużo więcej, one się też uwidaczniają. I chciałam się podzielić taką jedną myślą, która jakby mnie bardzo porusza, że osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych, jak z nich wychodzą, mówią o tym, że szczególnie ważne dla nich było to, w jaki sposób zostały wsparte w tej trudnej sytuacji w pracy. To znaczy praca jest jakby tą niebywale ważnym wymiarem życia każdego człowieka. I w tym wypadku ja sama jestem matką czwórki dzieci i to jakby o przyjściu szkoły, przedszkola i żłobka do domu jest mi jakby szalenie bliskie. I wiem, że to jest czas, w którym mam też dużą wdzięczność za pewne elastyczne formy, które się jakby otwierają. I mówię o tym dlatego, że jakby jestem przekonana, że kluczowe nie tylko w ogóle w instytucjach kultury, ale w ogóle w relacji pracodawca i pracownik jest to, żeby pracownik był zmotywowany, a nie ma jakby większej motywacji niż wdzięczność. I nie chodzi o to, żeby obniżać standardy, ale żeby być po prostu dla siebie wzajemnie ludźmi i żeby być jakby wyrozumiałym na różne sytuacje i być po prostu elastycznym. I ja jakby wierzę tutaj akurat w to, że to też jest sytuacja, która otwiera oczy, pokazuje problem i pokazuje, że pewne formy zarządzania i pewne formy otwartości też i wiedzy jakby o problemach wkraczających też w tutaj te aspekty zdrowia psychicznego, mam nadzieję, że na korzyść się będą zmieniać. Dzięki wielkie, Aniu. I też myślę, że jak mówimy o tym, o całej tej zmianie kultury pracy, która się wydarza pod wpływem tego i też o tym, jakby jak instytucje się mogą do tego adaptować, ten temat zdrowia psychicznego powraca coraz częściej. Ja myślę, że to jest ważna rzecz, która mam nadzieję zostanie z nami na po pandemii, bo mamy długie listy tych potrzeb kompetencyjnych, mamy długie listy narzędzi, systemów wsparcia. Mówiliśmy trochę o publiczności, NCK robi nadchodzące webinary,
webinarium będzie właśnie o budowaniu publiczności online. Już link został wrzucony do czatu, więc jakby to już mamy dosyć dobrze zmapowane, fajnie i dobrze, że wkracza też ta perspektywa troski o dobrostan pracowników. Ja zachęcam mamy jeszcze kilka minut do zadawania pytań na czacie. Pojawiło się jedno pytanie, które może ktoś z Państwa prelegentów zechce odpowiedzieć. Marta Świetlik pyta, w jaki sposób instytucje zdobywają informacje na temat swoich odbiorców w dobie pandemii? Czy są jakieś wypracowane modele, czy to wciąż terra incognita? Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby ten temat podjąć. Widzę, że Olga Wysocka się szykuje. Chciałam powiedzieć Marcie, że mieliśmy to szczęście, że już 10. edycję przeprowadziliśmy badań wspólnie z Muzeum Sztuki Współczesnej i z CSW Ujazdowskim, Zamkiem Ujazdowskim, badania naszej publiczności, ale mówimy oczywiście o publiczności przychodzącej do Zachęty i przez 10 edycji mogliśmy śledzić, w jaki sposób ta publiczność albo konstytuowała się, albo też zmieniała w zależności od momentów, w których instytucje były. I to jest niezwykle ciekawe i bardzo ważne, ale też stanęliśmy w zeszłym roku przed tym dylematem, w jaki sposób badać, kiedy nie mamy tej publiczności. Dodaliśmy elementy związane z COVID-em i teraz stoimy przed takim dużym wyzwaniem przeprowadzenia badań nowej publiczności, bo też należymy do tej instytucji, która wraz z lockdownem i otwarciem się na świat wirtualny otrzymała ogromną pulę publiczności, gości z przeróżnych zakątków Polski, ale także i świata. Jest to wspaniałe i fantastyczne, bo widać, że ci ludzie, to o czym wspominała i Aleksandra, i pan dyrektor Wiśniewski, mają ochotę zwiedzać, oglądać, poznawać, są spragnieni tego, czego na co dzień nie mogą ze względu na brak możliwości dojazdu. I to jest publiczność, którą chcielibyśmy lepiej poznać i dowiedzieć się więcej, ale też następują zmiany tej publiczności, która może nie do końca odpowiada jej ten wymiar wirtualny, skoro może i oczekuje i czeka na przyjście, bo wie, co oznacza jednak ta bezpośrednia możliwość. Także to jest taki ciekawy wątek i tu chciałam zachęcić może, panie dyrektorze, to jest doskonała okazja. Nie musi pan odpowiadać oczywiście teraz, ale może to jest taka szansa na to, żebyśmy pomyśleli o tej publiczności online'owej i może chcielibyście Państwo przeprowadzić takie duże badania instytucji. Myślę, że jest tutaj wiele, które chciałoby chętnie uczestniczyć w tym projekcie, a może to być dla nas też takie ciekawe przedsięwzięcie, także chętne byłybyśmy i bardzo, bardzo czekamy na takie możliwości, gdyby się otworzyły i gdyby NCK, mając już tak bogaty program, mógł również i ten proces przeprowadzić. Byłoby świetnie. Jeśli mogę coś dodać, chociaż tu pan dyrektor jest wywołany i pewnie zaraz, pewnie będzie musiał się do tego też jakoś odnieść. Chcę powiedzieć, bo też w tej dyskusji pojawił się taki wątek badań ogólnomiejskich czy międzyinstytucjonalnych. Olga wspomniała o wspólnym badaniu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale my na przykład w Gdańsku robiliśmy takie badanie dokładnie badanie publiczności online dla instytucji w Gdańsku. I myślę, że to są takie formaty działania wspólnego, bardzo ważne, bo nie każda instytucja, i powiedzmy sobie to otwarcie, ma przede wszystkim kompetencje, ale też i możliwości, i budżet, żeby takie badania prowadzić. I gdzieś wydaje mi się, że szukanie takich modeli połączonych, ono będzie zawsze korzystniejsze i warto z nich korzystać. Jest tylko jedna rzecz, taki problem, który my w tych naszych badaniach, o którym mogę powiedzieć, że zwłaszcza jeżeli robi się w tej chwili badania przede wszystkim online, to one z założenia niestety i z wykorzystaniem narzędzi online, one niestety trochę pomijają tą grupę, o której dzisiaj najmniej wiemy, czyli właśnie tej, która nie przychodzi, nie spotykamy się z nią, bo być może, właśnie pytanie, z jakich powodów, ale ona nie korzysta z tych narzędzi cyfrowych. Dziękuję, myślę, że to jest ważny wątek. Pan dyrektor chciał coś powiedzieć. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Ja tak sobie w głowie próbowałem sobie jakoś tak przełożyć różnego rodzaju dane i zawsze jakby to jest pytanie o operat, no bo mnie interesują badania o charakterze duże, w szczególności reprezentatywne badania, które mogą
dać jakiś przyczynek do później interwencji społecznej. To znaczy, że jest zasadność tych wyników badań, o których chcemy rozmawiać. Mamy rzeczywiście, no, jak patrzę na ten piąty rok, to w dziale badań i analiz Narodowego Centrum Kultury to dział silnie sfeminizowany, jak cały NCK. Udało się zbudować, trochę jakby zredefiniować strukturę tego działu, że jest to dział analityczny, to znaczy projektujemy programy długofalowe i mamy też badania ad hoc, które realizujemy. Pandemia jest przykładem takich badań, które są wpisane. Jest to na pewno warte, przynajmniej zanim odpowiem, czy badanie, to na pewno jakiegoś seminarium i pogłębienie jakiejś swoistej wiedzy, którą przygotowanie się na przykład do mierzenia się z takim pomiarem, bo to zawsze jest pytanie nie o sam pomiar, tylko pytanie, jak to zrobić. No, wszyscy później posiłkują się tymi danymi, ale to powiedziałem, że najgorsze mięso jest mięsem popsutym, czyli najgorsze badania są po prostu tym pomiarem, który nie daje podstaw do wnioskowania statystycznego, chyba że to są inne działania, o którym zresztą tutaj się pojawiły, bo badania eksploracyjne, które, mówię, mi są osobiście dosyć bliskie, ale te badania, które rozumiem, które zostały, idea tych badań, która została przedstawiona, to są duże badania. Trzeba by było zmierzyć przynajmniej jakąś taką, powiedział, twórczą siłę, niczym Kapitan Planeta i Planetarianie, żebyśmy po prostu porozmawiali o tym, co wspólnie można po prostu zrobić i jaki wynik przedstawić. Ja powiem tak, że w badaniach, zobaczcie Państwo, że proszę wybaczyć za brak skromności, ale Narodowe Centrum Kultury zgromadziło ponad 500 raportów. Ponad 500 raportów, które ma charakter do dostępu. Za to nie trzeba płacić. I teraz jest pytanie, jaka jest eksploracja tych raportów? Bym powiedział, bardzo w znikowym stopniu. To znaczy, ja jestem przeciwnikiem robienia badań dla badania, tylko badań, z których przede wszystkim jest jakaś swoista refleksja społeczna i które przekładają się za interwencję. To znaczy, to my jako badacze wskazujemy decydentom do interwencji o charakterze politycznym, czyli budowanie tych polityk publicznych. I to jest na różnych poziomach, w kategoriach wertykalnych i horyzontalnych, które jest. Natomiast badania mają to do siebie, że badacze się ciężko napracują. To zresztą piękny profesor Kosoła kiedyś mówił na jednym z seminarium, że badacze swoje zrobią, już zrobią te badania, są szczęśliwi, później jakoś w ostatnim tchu napiszą raport, chwilę się o tym mówi i to gdzieś ginie po prostu. To trochę, bym powiedział, to ma swoistość jakiejś komety, ale to jest na oddzielny temat, tylko zaznaczam, że warto by było, to zresztą my w NCK prowadzimy systematyczne takie spotkania z różnymi badaczami, to staramy się słuchać to, co robi GUS, w szczególności oddział krakowski, to co robi NIMOS, co robią poszczególne instytuty. I w tym miejscu serdecznie wszystkich zapraszam, tych, którzy chcą rozmawiać o wiedzy, ale nie o ignorancji, do tego, żeby przynajmniej przygotować się do takich badań i postawić sobie chyba takie pytanie, co my z tej wiedzy, po co to badanie jest? Znowu tutaj odwołuję się do klasyków, bo to nie chodzi o to, żeby pomiar dla pomiaru, tylko żebyśmy mieli jakąś wiedzę, która właśnie przekłada się na język swoisty operacyjny. Ja myślę, że te takim przyczynkiem do tego, o czym była pani nas zaprosić, to będzie zaraz publikacja, nad którą oddajemy ukłon wszystkim przedstawicielom, wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za domy kultury, bez wyjątku, w kategoriach takich uspołecznionych. To znaczy, mój namysł był taki, żeby w końcu przygotować książkę, która odpowiada o różnych wyzwaniach, które stoją za domami kultury.
I takie właśnie badanie, które dalej pociąga na następne, czyli w tym przypadku badania publiczności, nie tylko tej online'owej, bo to jest dla mnie też ciekawe właśnie, o czym starałem się Państwa zainteresować, mianowicie tych, którzy nie są dzisiaj na tym spotkaniu, tych, o których my nie mówimy, o których bardzo trudno ich empirycznie ich zweryfikować, tych, którzy z różnych powodów po prostu nie korzystają. I to pojawił się ten głos również, uważam, że bardzo słuszny, takie uspołecznienie wizji. Nie wykluczajmy nikogo, nie zostawiajmy nikogo. To i najmłodsi są fajni, i średni są fajni, i dorośli są fajni, i seniorzy są fajni. Wszystkich. I dla tych, którzy nie obrażajmy się po prostu, bo często jest tak, że coś nam nie wychodzi albo wychodzi. To nie ma badań złych czy dobrych. Mogą być źle przygotowane albo źle złe rekomendacje, które, czy błędne rekomendacje bardziej, ale to, co pojawiło się właśnie to pytanie, to jest mi osobiście bliskie. Ja jestem takim, staram się być naiwnym badaczem, to znaczy cały czas ta wiedza empiryczna mi jest po prostu potrzebna, żeby te białe, cały czas to są białe, wielkie połacie przestrzeni kultury, żeby niczym puzzle je gospodarować. I w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w tą pracę empiryczną przygotowują i wszystkim tym, którzy korzystają z tej pracy empirycznej, bo raport i badania żyją, kiedy po prostu są odbiorcy tych treści, więc dziękuję również za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo i tym sposobem pan dyrektor też podprowadził nas pod konkluzję. Jest też taka godzina, że powinniśmy już kończyć i bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Myślę, że to, co pan dyrektor powiedział na koniec, jest bardzo ważne, że właśnie badania i raporty żyją, kiedy są wykorzystywane, a ponieważ ten nasz raport w porównaniu z tym, jakie badania się prowadzi i można przeprowadzić wokół tych zagadnień, jest takim skromnym na razie przedsięwzięciem i zaproszeniem do dyskusji i też wskazaniem jakichś kierunków, w których my być może instytucje należy wspierać i zachęcamy też Państwa do dzielenia się z nami doświadczeniami, wiedzą, refleksjami czy materiałami z badań, jeżeli one gdzieś są prowadzone. Myślę, że powinniśmy wszyscy jakby ogniskować swoje wysiłki i organizować je tak, żeby w tych obszarach, o których wspomnieliśmy, dostarczać wsparcia instytucjom i też wspierać instytucje w docieraniu do wszystkich grup odbiorców, do których mają szansę dotrzeć. Ja chciałam bardzo podziękować wszystkim Państwu, moim gościom, prelegentom za udział w tej rozmowie. Dziękuję bardzo, że przyjęli Państwo zaproszenie i bardzo dziękuję za wszystkie ciekawe rzeczy, które tutaj padły. Wiem, że to jest dopiero powierzchnia, więc mam nadzieję, że będziemy rozmawiać dalej. I dziękuję Państwu za udział w tym spotkaniu. Dziękuję osobom, które przygotowały to badanie i ten raport. No i mam nadzieję właśnie, że przed nami kolejne tego rodzaju dyskusje. Ja tymczasem życzę Państwu dobrego popołudnia. Nie będę Państwa za długo trzymać na Zoomie. Dużo o tym rozmawialiśmy, że to nie jest dobre dla nikogo. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.